następnego punktu, przygotowane przez grupę radnych. Referentem uchwały jest pan radny Marian Rodakowski. Proszę bardzo o przedstawienie. Ja może zwrócę się tutaj, że rozpoczęło się na temat paragrafu. Od razu przedstawiam. Wnioskuje się o przywrócenie trasy autobusu numer 244 na odcinku ulica Zawiła, Pętla, Borków Łęcki na trasę przed 17 listopada, tylko przed remarszowizacją 2012, to znaczy z ulicy Zawiłej, ulicą Zakopiecką do Pętli, Borków Łęcki. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Nie uzasadnienie. Dodam tylko jeszcze do tego, że w poniedziałek byłem na spotkaniu pana dyrektora, pana prezydenta Szmiela. Wniosłem pismo. Jak to będzie załatwione, nie wiem, ale bardzo proszę o uchwalenie tej uchwały. Dziękuję. Jeżeli wydosiadłem materiał, ja tu mam do przeczytania. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa zabiera głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej przez rząd? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wobec powyższego przystępujemy do procedowania następnego punktu obrad. Proszę. Proszę państwa, w związku z tym, że ostatni okres był bardzo burzliwy i bogaty w wydarzenia, muszę powiedzieć, że mieliśmy sporo spraw, w których zarząd brał udział. Mianowicie pierwsze to było spotkanie zarządu z panem przewodniczącym Rady Miasta, panem Kośmigrem, w sprawie dotyczącej realizacji naszych zadań remontowych przez ZEO. Wyrażaliśmy tam swoje oburzenie, że idzie to bardzo kulawo i że bez zmian systemowych w całym tym układzie sprawa się będzie pogłębiać. Bo to, co się dzieje, żeby nasze uchwały były podejmowane ponad rok temu, a przystępowano do przetargów w listopadzie bieżącego roku, jest nie do przyjęcia i skutkuje to tym, że placówki oświatowe mają niewykonane podstawowe prace remontowe. Drugim zagadnieniem poświęconym na poruszanym na tym spotkaniu była sprawa realizacji wojska wielofunkcyjnego przy gimnazjum 24. Prosiliśmy pana przewodniczącego o uwzględnienie tego problemu w projekcie budżetu miasta. Jakieś odpowiedź? No na razie nie ma odpowiedzi, bo odpowiedź będzie wtedy, jak będzie budżet uchwalony. A ja tajników kuchni nie będę, nie jestem upoważniony do zdradzania, nie? Dziękuję. W dniu 29 listopada odbył się posiedzenie konwentu. Uczestniczyliśmy z kolegą Pietrasem. No, była burzliwa dyskusja na temat spraw związanych z wprowadzaniem stref parkingowych i w ogóle na temat miejsc parkingowych. Generalnie rzecz biorąc, ja w części już tej późniejszej, końcowej zgłosiłem, co jest w protokole, zgłosiłem
konieczność podjęcia tematyki na najbliższym konwencie związanych ze zmianami systemowymi procedury właśnie remontów placówek oświatowych. W piątego no, byłem na, odbyła się sesja nadzwyczajna w naszej Radzie, no to wszyscy Państwo wiecie. Komisja Komunalna w piątek. Ten tydzień był bardzo bogaty, bo 15 odbyłem spotkanie u Pana Prezydenta Czmiela w sprawie problemów z kanalizacją, z procedowaniem spraw związanych z wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla kanalizacji w Borku Fałęckim. Na dzień dzisiejszy pani dyrektor Witkowicz z Wydziału Skarbu dzwoniła do mnie i powiadomiła mnie, że wszystko jest gotowe do podpisania umowy notarialnej w poniedziałek. No zobaczymy, jak to będzie. 12 odbyła się publiczna dyskusja na temat planu zagospodarowania, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Borek Fałęcki Północ. Tam w urzędzie no, były sugestie, zarzuty mieszkańców odnośnie niektórych rozwiązań w tym planie dość mocne. Proszę Państwa, 13 z takich ważniejszych rzeczy odbyło się tutaj na terenie naszej Rady wręczenie, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów konkursu Ogrody Dzielnicy. Proszę ewentualnie Panią Radną, ale to jest wszystko w gazetce umieszczone. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawozdanie z działań zarządu.